Odnowionej świątyni bardzo głośno o to woła, żeby każdy z nas odnawiał się też w swoim wnętrzu, żeby ono było Bogu tak miłe, tak przyjazne i że tak Mu poświęcone, jak wnętrze tej odnowionej świątyni. Więc ja się będę modlił w tej modlitwie poświęcenia, oczywiście o Boże błogosławieństwo nad tym miejscem, ale też nad wami wszystkimi, byście byli naprawdę najpiękniejszymi świątyniami Boga. I to dla nas wszystkich będzie akt pokutny. Już po poświęceniu kaplicy proszę, żeby muzycy nasi zaintonowali od razu chwała na wysokości Bogu. Módlmy się. Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, błogosławimy Cię za wszystkie miejsca święte, w których nas zbierasz jako Kościół, w których nas zbierasz na modlitwę, w których nas zbierasz na słuchanie Twego Słowa, w których możemy przynosić też Tobie na ołtarz nasze dary, ofiary, ufając, że Ty je możesz przemienić w ciało i krew swojego Syna, którym nas karmisz. Błogosławimy Cię za te wszystkie święte miejsca, gdzie będąc blisko Ciebie stajemy się też bliscy sobie nawzajem, w których czynisz nas wspólnotą. Dzisiaj tego wieczoru szczególnie błogosławimy Cię za to miejsce, za tę świątynię tu w Grabicy, dedykowaną Twoim apostołom, Piotrowi i Pawłowi. Dziękujemy Ci za wszystkich, którzy się o tę świątynię potrafili zatroszczyć, którzy sprawili, że ona tu, w tym miejscu najpierw została postawiona, którzy się nią opiekowali przez lata, w szczególności za tych, którzy doprowadzili do jej odnowienia. Dziękujemy Ci za wszystkich, którzy przy tej świątyni pracowali. Dziękujemy za tych, którzy wsparli tę odnowę swoją modlitwą, swoją ofiarą. Błogosław to miejsce, Panie. Niech będzie Twoje. Niech będzie Twoje. Bądź tu najważniejszy. Ty bądź gospodarzem tego miejsca. Ty bądź tym, ku któremu kierują się oczy wszystkich tu wchodzących. Ty bądź tym, który w tym miejscu wypowiada najważniejsze słowa, jest słuchany. Ty bądź tym, który w tym miejscu przez swoją ofiarę uczy nas, co znaczy kochać.
Błogosław ten Kościół, który tu się będzie zbierał i zbiera. Błogosław każdego i spraw, by każdy z tych sióstr i braci był Twoją świątynią, Panie. We wnętrzu, w sercu, w umyśle każdej i każdego z nich czuj się jeszcze lepiej niż w tej kaplicy. Bądź wywyższony jeszcze bardziej, jeszcze prawdziwiej niż w tej kaplicy. Bądź pierwszy w ich życiu, Panie. Bądź pierwszy, najważniejszy. Błogosław ten ołtarz. Naucz nas tego, co znaczy składać Tobie ofiarę. Daj nam uczyć się ofiarności od Ciebie. Niech ten ołtarz będzie takim miejscem zjednoczenia wiary i pracy, kultu i życia codziennego. Daj wszystkim, którzy tu będą przeżywać Eucharystię, na ten ołtarz przynosić dary swojej pracy, swojego trudu, swojego życia rodzinnego, zawodowego. Niech owoce swojego życia składają tu i niech też z tego ołtarza uczą się, jak żyć w świecie. Niech widzą związek swojego życia z tym ołtarzem. Błogosław to tabernakulum, miejsce Twojej obecności. Nie dozwól nikomu z tu obecnych przechodzić obok tej kaplicy obojętnie, bez zauważenia tej Twojej obecności. Niech to miejsce daje nadzieję, że skoro Ty jesteś między nami, to wszystko będzie dobrze. Że ta Twoja obecność wśród nas wszystko zmienia, wszystko porządkuje, wszystko inne ustawia na właściwym miejscu. Błogosław też te ołtarze dedykowane świętym. Uczyń z nas Twój święty lud, Panie. Otwórz nas na świętość, którą chcesz nam dać. Otwórz nas na świętość, której chcesz nam dać. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Dzięki Ci, żeś mi Kościół.